Naszym gościem jest Aleksander Szczegło, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony narodowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w sygnałach. Przełomowy sondaż w sprawie tarczy zamieszcza dziś Dziennik. Badanie TNS OBOP przeprowadzone dzień przed podpisaniem umowy ze Stanami Zjednoczonymi. I na pytanie, jesteś za czy przeciw instalacji w Polsce amerykańskiej tarczy antyrakietowej? Zdecydowana większość powiedziała, że jestem za, bo aż 40%. 45%. Co pana zdaniem spowodowało zmianę ocen Polaków? Bo przecież jeszcze kilka tygodni temu większość z nas była przeciw instalacji tarczy antyrakietowej. Myślę, że to, co mieliśmy okazję widzieć w Gruzji, że i tutaj jest jakby sekwencja pewnych zdarzeń, za którą odpowiedzialność ponosi przede wszystkim Rosja. Ja nie mówię tylko i wyłącznie o sprawach związanych z Gruzją, ale o sprzeciwie Rosji wobec instalacji tarczy antyrakietowej w Polsce, mimo tego, że ta tarcza i ta instalacja nie jest skierowana przeciwko Rosji. Rosjanie doskonale o tym wiedzą. To zapętlenie się Rosji w tym sprzeciwie, później sprawa Gruzji i agresji Rosji na Gruzję, ten brutalny atak, który Rosja przeprowadziła. No i to wszystko spowodowało, że po tych miesiącach, w których większość Polaków w sposób naturalny, tego nie należy rozpatrywać w kategoriach politycznych, tylko po prostu naturalne, nikt nie chce mieszkać koło miejsc, gdzie są instalacje wojskowe, wszyscy normalni ludzie boją się uzbrojenia, broni i tak dalej. No ale w takiej sytuacji większość Polaków stwierdziła, że nie można ignorować tego, co się właśnie zdarzyło w Gruzji. Condoleezza Rice przywozi nam tarczę i bezpieczeństwo? Tak, znaczy instalacja tarczy antyrakietowej jest na pewno podniesieniem poziomu bezpieczeństwa poprzez specjalne warunki w stosunkach polsko-amerykańskich. A co dokładnie zawiera ta umowa, gdyby pan nam mógł powiedzieć? Czy tam są... Ja mogę tylko powiedzieć to, co wiem z mediów. To znaczy jest tam umowa dotycząca spraw technicznych, spraw związanych ze stacjonowaniem garnizonu amerykańskiego. Umowa polityczna, która nie będzie podpisana, tylko jest, ma być opublikowana jako swego rodzaju wyraz woli obu krajów związany z tym projektem. No i te umowy wszystkie, czy te dokumenty stanowią całość. Nie ma słowa o pieniądzach, nie ma słowa, ile to będzie kosztowało, kto to będzie finansował. Znaczy wiem, że Stany Zjednoczone, ale jeszcze Kongres nie przyznał tych pieniędzy. Czy to nie jest niepokojące? Znaczy jeśli chodzi o Stany Zjednoczone i sposób projektowania budżetu, on jest trochę inny niż w Polsce, zaczyna się w innym terminie. No tak, czekają nas jeszcze wybory prezydenckie. Ale tutaj, jeśli chodzi o wybory prezydenckie, zasada kontynuacji jest bardzo mocna w polityce amerykańskiej. Jeżeli ktoś teraz podnosi, że nie wiadomo, jak się zachowa nowa administracja, to bez względu na to, kto wygra te wybory, prawdopodobnie, z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że ten projekt będzie kontynuowany. Proszę zauważyć, że instalacja tarczy antyrakietowej jest rozmieszczona w Kalifornii, na Alasce. Wydano ogromną ilość pieniędzy na badania. Tylko to podobno mają być jakieś inne rakiety w Polsce. I musi być ten system jeszcze sprawdzony, jak to działa. No, czas robi swoje. To znaczy jest tak, że jeśli chodzi o uzbrojenie, to w sferze militarnej postęp techniczny jest najszybszy. W związku z tym pewnie tak będzie. A jak to będzie działać, niech pan powie? Od strony technicznej? Tak. A, no to jest kilka faz. To znaczy jest rozpoznanie wystrzelonego pocisku. To jest ten czeski radar, tak? Który namierzy tę rakietę, która będzie leciała gdzieś tam? Czeski radar. Następnie stwierdzenie, że to jest rzeczywiście wraża rakieta. I w czwartej fazie jest wystrzelenie antyrakiety, która też, o tym też warto ciągle przypominać, że ona nie jest uzbrojona.
te antyrakiety, które będą zainstalowane w Polsce, nie są uzbrojone, nie będą uzbrojone. One siłą uderzenia. Tak, będą siłą kinetyczną rozbijają ten nadlatujący pocisk. I co również istotne, z naszego terytorium, to jest argument pokazujący, że Rosjanie doskonale wiedzą, że te antyrakiety nie są przeciwko nim skierowane. Z naszego terytorium byłoby bardzo trudno, czy w ogóle jest niemożliwe zestrzelenie rosyjskich rakiet, które leciałyby na przykład w ataku na Stany Zjednoczone. No ale to chyba niemożliwe. Nie o tym mówię, tylko mówię o tym, że jeżeli argumenty Rosjanie wysuwają argumenty, że to dla nich jest zagrożenie, to jest nieprawda, dlatego że po pierwsze ilość, u nas ma być 10 antyrakiet, na terytorium europejskim, terytorium rosyjskim jest 700 uzbrojonych w głowice jądrowe rakiet rosyjskich, a po drugie z naszego terytorium te antyrakiety nie są w stanie zestrzelić rosyjskich rakiet, które lecą, poleciałyby do Stanów Zjednoczonych, bo wtedy te antyrakiety musiały być instalowane na przykład w Skandynawii, bo wtedy tam jest trajektoria lotu. A gdzie stanie bateria rakiet Patriot? Bo o tym dyskutują już warszawiacy. Sam słyszałem w metrze. Czy w Sochaczewie, czy może z innej strony i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, myślę, że tą sprawą powinni się przede wszystkim zająć wojskowi, jako specjaliści od tego, gdzie taka bateria powinna stanąć, gdzie ją najlepiej wykorzystać. Powiedzmy sobie też otwarcie, to jest symboliczne. Jedna bateria z 96 rakietami jest w stanie zapewnić ochronę bardzo ograniczonej powierzchni. Czy będziemy upominać się o więcej tych baterii? Trzeba przede wszystkim zaprojektować środki budżetowe na zakup kolejnych baterii. Na zakup kolejnych baterii. Znaczy, to musi być kolejny program rządowy dotyczący obrony narodowej. Oprócz na przykład marynarki wojennej, programu czołgowego, śmigłowcowego, w którym musimy zdać sobie sprawę, że bezpieczeństwo to jest jedno z najpoważniejszych wydatków w budżecie państwa. Przypomnę, że tegoroczny budżet resortu obrony narodowej to jest 22 miliardy 400 milionów złotych, a następny w kolejności Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ma tylko, przepraszam za słowo, tylko 12 miliardów kilkaset milionów, czyli widać różnicę w nakładach. Kiedy powstanie ta tarcza w Polsce? Już tak fizycznie, bo będzie dzisiaj umowa. Ile musi upłynąć lat od pomysłu do przemysłu? Myślę, że to w ciągu, jeżeli prace mają się rozpocząć pod koniec tego roku, to w przeciągu kilku lat od tego czasu ta baza z antyrakietami powinna zostać... Ale to są 3 lata, 4 lata, 4, jak pan 5, sądzi. Tak. 4-5 tak. Nawet. Wczoraj prezydent w orędziu powiedział, że chciałbym podziękować wszystkim, którzy pomogli mi urzeczywistnić ten ważny dla Polski plan. No jednym z tych, którzy pomogli, był także pan, szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Twardo się rozmawia z Amerykanami na takie tematy? Znaczy, jeżeli wie się, jaki jest cel tych rozmów i przyjmuje się negocjacje jako element dochodzenia do wspólnego punktu, czyli obie strony są przekonane, że takie przedsięwzięcie trzeba zrealizować, tylko chodzi o to, żeby warunki obu stron były uwzględnione, to myślę, że rozmowa jest, szczególnie z sekretarzem Gatesem, który jest sekretarzem obrony, jest interesująca. Znaczy, to są rozmowy, w których przedstawia się krok po kroku własne opinie, szuka się argumentów, żeby przekonać stronę amerykańską. Amerykanie mają własne argumenty, ale myślę, że jak mówię, jeżeli obie strony są przekonane, że to jest dobry projekt, tylko chodzi o to, żeby wypracować wspólny do przyjęcia przez obie strony końcowy efekt, to te rozmowy są bardzo interesujące. Będzie większe porozumienie po podpisaniu tej umowy między rządem a prezydentem według pana? Skończą się te bez przerwy trwające utarczki, walki na słowa? Chociażby na słowo. Mamy tutaj do czynienia z
pewnym elementem banalizacji polityki w wykonaniu przede wszystkim w 100% strony rządowej. To znaczy przyjmowania założenia, że polityka to jest zabawa w postaci schodzenia z głównego toru myślenia, na przykład o bezpieczeństwie Polski, na tor, gdzie ma być podpisana umowa. Tak jak było to w ciągu ostatnich kilku dni. Czyli to, co jest istotne, zostawiamy z boku, a to, co jest mało istotne, bo jest mało istotne, wybija się na pierwszy plan. Jeżeli w ten sposób będziemy traktować politykę, czy niektórzy przedstawiciele rządu, no to w bardzo istotnych sprawach, które dotyczą wielu projektów dotyczących Polski, będziemy mieli problem. Ale mam nadzieję, że takich rzeczy będzie mniej. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Aleksander Szczygło, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony narodowej w Sygnałach.